Dzień dobry moi drodzy, witam was kolejnym na moim kanale i tym razem będziemy walczyć z koronawirusem. Trochę na czasie jesteśmy, wow. Tak więc dzisiaj zapraszam was na odcinek z gry Sixty Seconds Reatomized. I tak wiem, że nagrywam z ręki, tak więc do zobaczenia w grze. Nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu i łapce w górę na koniec filmu, jeżeli wam się spodobał. Tak więc do zobaczenia. Tak więc tak jak mówiłam, witam was w grze, w której będziemy walczyć z koronawirusem, a w zasadzie to z apokalipsą. I witam was w grze 60 Seconds Reatomized. Generalnie myślę, że weźmiemy sobie po prostu apokalipsę. Zagramy sobie... A nie, będzie te Dolores nie lubię, nie wiem dlaczego. Car Bomba wydaje mi się, że będzie zbyt trudne, ponieważ ja w tą grę mam dosłownie ze 3-4 godziny przegrane, bo znowu będzie za łatwe, więc chyba po prostu weźmiemy tryb normalny Fatmana. Dobra, tak jak widać, zaczynamy. Trzeba się rozglądać, co nam najbardziej będzie potrzebne. Radio, radio. Na pewno musimy wziąć radio. No, zaczynaj się. Raz, dwa, trzy. No, zbierz to wtedy. Szybciej, szybciej, szybciej. Boże, czemu się blokujesz? Tam, w tamtą stronę. Mapa, 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 mapa. Tu. Karabin. Latarka. Lecimy. Dobra, może rodzinkę to zbieramy. Chodź, Dolores. Dobra, gdzie jest Mary Jane? Tu jest Mary Jane. Szybko, szybko, szybko. Płótka. To też nam się przyda na bandytów. Dobra, może coś do jedzenia. Szybko, szybko, szybko. Tu, walizka. Zdążymy, zdążymy? Ostatniej chwili. Chyba tu wzięłam rodzinkę. Mam walizkę, trochę jedzenia, trochę wody. Kłódkę. Zobaczymy. Dzień pierwszy. Dobra, czyli mamy tego. Mamy trochę wody, spray, radio mamy. To jest bardzo ważne, bo przydam się do kontaktu z wojskiem, bo możemy uciec albo dzięki wojsku, albo dzięki rodzeństwu. Widzę, że w schronie mieliśmy jeszcze amunicję, mieliśmy karty. Dobra, zobaczmy. No rodzinka raczej głodna, nic nie jest jej. Dobra, czyli nic dzisiaj nie racjonujemy. Co za wieczny ją wlekanowi też konuny wady. Być może powinniśmy się tam udać, co będzie przyszedł w śledę. Dobra, czyli nic ważnego. Dzień drugi. O, Ted już zaczyna nam obrosnywać brodą. Nic im nie jest, dobra. Wyprawę myślę, że możemy przygotować. Zaraz zobaczymy, kogo byśmy mieli. Gromadę lekarza odpłacić do drzwi naszego schronu. Proszę o wsparcie, zupełnie jednej apteczki. Szpital polowy, nie wiem, mają kitle, nawet teleskopy pomożemy im. Wody w sumie mamy 5. I zaraz kogoś wysyłamy na ekspedycję, więc w sumie możemy im to zaoferować. Generalnie moim planem na tą grę jest racjonowanie wody co czwarty bodaj dzień, albo piąty, nie pamiętam. Nie pamiętam, jak zawsze grałam. I jedzenie co ósmy, bo wtedy oni są na takim stopniu, że oni nie umrą, ale też będą trochę odwodnieni, ale nie umrą. Ale z racji tego, że chyba wyślemy Timiego... Oj, nie to. Co ja robię? Wyślemy Timiego na ekspedycję i możemy go wysłać w sumie, więc myślę, że damy mu... Aj, co się kierą Timi. Oni powinni być chyba odwodnieni w tym momencie? Tak, tak myślałam. Ale co? Czy powinienem dzisiaj im dać wody, czy jeszcze jeden dzień im przeczekać? A, dobra, niech dostaną. Timi dostał, to oni też mogą dostać. W tak niewielkiej przestrzeni każdy za ścianę wypadło dzisiaj jedno cegło, zbiorą nam się trochę... Dobrze, ten fetor... W sumie możemy dostać... A, dobra, spróbujemy. Możemy dostać albo wodę, albo chyba zupę, jeżeli dobrze pamiętam. Ewentualnie ktoś może się rozchorować. Z tego co widzę, chyba dostaliśmy zupę. O, mówiłam. Dobra, jak oni się tam trzymają? Mary Jane, nic, Dolores, nic, Ted też nic. Boże, jak oni się dobrze dzisiaj trzymają? Byliśmy właśnie w trakcie spotkania naszego klubu książkowego, gdzie mieliśmy wspólnie mówić jedną książkę, którą już przeczytaliśmy, książkę telefoniczną. No nie. Musimy myśleć o sobie w takim momencie. Dobra, w ogóle Tim jeszcze nie wraca? Dobra, zobaczmy dalej. Czy oni są głodni? Chyba jeszcze nie. O Boże, Maryczyn jeszcze nie jest głodna, dobra. To nuda, to ciszło mi tego dość, szkoda, że nie widzieliśmy z Antelium Zero. Dlaczego nie mogę korzystać na kształtowego srebrnego ekranu? Możemy, w sumie przynajmniej wtedy nie zwariują za szybko. Wiadomo, koronawirus, nie mogą wychodzić, więc siedzą w schronie. Spragniona zjadłaby coś.
Dobra, lecimy. Halo? Gro? O, teraz. Pragnienie głód. Dobra, jedzenie i picie dostaną jutro. Miałki kląs. Nie no, rady ratujemy zdecydowanie, żeby się później spokojnie z wojskiem skontaktować. Ktoś dzwoni. Oha. Dobra, czyli straciliśmy latarkę, popsuła nam się, ale w sumie będziemy mogli ją naprawić, jeżeli będziemy mieli poradnik małego skauta, ale nie mamy go. Teraz zostajecie na pewno wszystko. I mam nadzieję, że wrócimy. Mary Jane niech idzie. Nie wiem, dlaczego strasznie nie pałam sympatią do Mary Jane, ale wróciła. Przyniosłaś coś? Chyba nie. Głód. Rząd jest naszą jedyną szansą. Dobra, no to zdecydowanie korzystam z radia w tym momencie. O, czyżby Timmy wrócił? Tylko żeby nie był chory, proszę, bo nie mam apteki. O, nie. Zmęczenie, choroba, wygłodzenie. Dobra, ale co przyniosłeś? Siekierę. Dwie wody, maskę. O, harmonijkę, okej. Okay. Dobra, Timmy, ty jesteś na pewno wygłodzony. Głód. Bo podobno to jest tak, że jeżeli oni dostają wodę i jedzenie, to oni jakoś są w stanie się wyleczyć, ale cholera wie. Nie otwieramy na pewno, nie? Może zaryzykujemy? Dzień 11, dobra. W sumie żyjemy. O Boże, czemu ty jesteś chora? Kiepsko. Moment. Pragnienie, głód. Głód, pragnienie, choroba. Głód, pragnienie, zmęczenie, choroba, głód. Dobra, jutro dostaną. Kogo by wysłać na ekspedycję? Może Mary Jane? Bo generalnie, jeżeli Dolores umrze, to wtedy te, przynajmniej Timmy będzie miał z kim zostać w schronie. A jeżeli wyślemy Teda i on tam zginie, a Dolores umrze tutaj z powodu choroby, bo później będzie w agonii, no to przegramy. Dobra, Ted, z czym cię wysłać? Z maską, i znaczy Mary Jane. Dzień 12. Dobra, dzień 12, czyli oni na pewno dostają wodę. Boże, Ted, żebyś tylko ty nie był chory. Proszę. O, Timmy wyzdrowiał. Patrzmy. Wygłodzenie. Choroba, głód, zmęczenie, głód. Dobra, to Ted w sumie może dostać zupę. Wody dostali dwa dni temu. Chaos wentylator, zimny chaos z rur. Są piękne, zawodzenie jest na tak. Dolores się nie odzywa. No w sumie może zagadać, co tam u Dolores. W sumie trochę chora jest. Ale w dobie koronawirusa warto ze sobą rozmawiać. Tylko pamiętajmy, zachowajmy dwumetrowy odstęp. Czy tam metrowy. Dobra, zobaczmy dalej. Pragnienie, głód, wygłodzenie. Wygłodzenie. No dobra, w sumie możecie dostać, chociaż wytrzymają do jutra? Dobra, w sumie mogą dostać w ten sposób i jutro... A, i w sumie wodę też mogę im dać. Aha, ktoś kicha. Dolores, nie umieraj. W ogóle Mary Jane, gdzie jest Mary Jane? O, czyżby Mary Jane? Mam nadzieję tylko, że nie jest chora, ani zraniona, ani nic takiego, ale widzę, że jest cała. Ale czy ty w ogóle coś przyniosłeś ze sobą? Aha, maskę. I zupę. Dobra, wszyscy w sumie mogą dostać wszystko. Ty w sumie nie potrzebujesz. Wojsko zwędzaje, powiedzieli, że pierwszego zemrzeń... No niestety nie mamy latarki, bo leży popsuta. Dodatkowe zaposlenie na zawiele, wraz z następnym wieczorem, że posłuchali się mnie tak posłane gruzem za The Joke. Tak o, jeżeli kogoś wyślemy, to może być albo pułapka, albo chyba nic tam nie znajdą. W sumie Dolores i tak niedługo umrze. Nie widzę przeciwwskazań, żeby nie miała tam iść. No, wróciła. Podczas wczorajszej gry w kalambury i najwyższy stream Mary Jane nie wie, jak się pisze Oczywiście, że ją nauczymy, jak się pisze konstantynopolitańczykowianeczka. Wiecie, jakie jest najdłuższe słowo po polsku? W sensie, jest to w ogóle nazwisko. Jest to Archimini Wiriłokotoczerpa Pęczewiczakowski. Albo Archimini Wiriłokotoczerpa Pęczewiczakowska. Można? Można. O, i naprawili latarkę. Świetnie. Okrążę razem z swoim marnym worem. Dał nam propozycję do rzucenia. Nie chcemy żadnego wora. Nigdy nie kupujcie kota worku, pamiętajcie o tym. Odwodnienie, dobra, w sumie to wodę możesz dostać. Generalnie oferuje nam amunicja, myślę, że bardziej nam się przyda, niestety. Znaczy, niestety, no po co nam warsaby? I czyżby to był Timmy z ekspedycją? Tak, o matko, ile jedzenia mamy? Wrócił z maską na pewno. Mamy trzy wody, dwie zupy, siekierę. No, my chcieliśmy siekierę wymienić, znaczy na siekierę się wymienić. Dolores. Dolores dalej jest chora. Ale może jak damy jej zupę, to może wtedy coś się zmieni. W końcu przyjrzeliśmy się pojazdowi za wykonania wody. Był to czołg bez kół i parę innych wyników. Nie dałem przetrwały buch, ale jeśli chcą górzyć, powinniśmy znaleźć jakieś materiały, by go wzmocnić. Tak, o, siekierę może nam się przydać na bandytów. Maska na wyprawy. Latarka dla wojska. Chyba nie. Spróbujemy iść bez nich. Co wziąć na ekspedycję? Czy my chcemy w ogóle wysłać Dolores, która jest chora? A w sumie niech idzie. Przynajmniej nie będzie to mi szkoda, jak umrze. Wiecie, jak to jest. Najsłabsze ogniwo trzeba zawsze wyeliminować pierwsze.
A i z kartami niech będzie. Chociaż karty to jest bardzo dobra rzecz na trade, na przykład na wodę albo coś innego. Później pewnie przyszedłby jakiś handel, żeby się za to wymienić i pewnie to będzie teraz, znając moje głupie szczęście, a właściwie jego brak. Pracować buty, wywieźć flagę, kolejny komunikat radiowy. O, widzicie, dlatego dobrze nie wymieniliśmy się wtedy latarką, ani niczym innym. Zobaczmy, głód, strudzenie, odwodnienie, strudzenie, wygłodzenie, dobra, czyli tak, Timmy dostanie na pewno jedzenie. Timmy, gdzie jest Timmy? Tu jest Timmy. Czy tobie coś jest? Czy ty jesteś głodna albo sprawdziona cokolwiek? Odwodnienie, dobra. Jesteśmy w progu schronu, będziemy się jeden krewes. Brano w moro, niosła sobą karabin, szybko pomachała nas z uśmiechem. Czy ja jestem w stanie z... Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy amunicja do czegoś nam przyda, ale trudno, no możemy jej dać tą amunicję. Kurde, nic dziwnego, szybko zaczęliśmy wspierać się bzdury. No tak to jest, jak się siedzi z kimś 24/7 przez 33 dni pod rząd. Gdzie ludzie się później kłócą, są konflikty, jakieś sekrety, moda na sukces. Timmy nam oszalał. I ty też. Świetnie. Dolores nie żyje. Szaleństwo. Zmęczenie, strudzenie. A, macie zupę, co mi tam. Ted jest w bardzo dobrej formie na wyprawę. If you say so. Dzień 35. Zobaczymy w ogóle, jak długo wytrzymamy. A, co ty, już... Już ci przeszło? Już nie jesteś ociepiały? Czy ja chcę wysłać Teda? Bo w sumie tak dzieciaków wysłać? W sensie zostawić? Czym by cię tutaj wysłać? No i z maską. Niech ci będzie. Mam nadzieję, że wróci. A jak wróci, to mam nadzieję, że szybko. Nie, głód, zmęczenie. Odwodnienie? Dobrze widzę. Ale zupę też w sumie mu damy. Może przyjdzie mu zmęczenie. Dajmy pojechać w każdym końcu naszego bunkra. No, niestety nie mamy nic. Mary Jane zmutowała w pająka. Pierwszy raz taką sytuację, że coś takiego mi się dzieje. Wow. W sumie jeszcze trochę tak pójdzie i Mary Jane pierdoli Timiego. Ale fajnie. W końcu coś się dzieje. Miała schron wierzyć za tą kłódką, żeby w środku zostało coś cennego. Tak, wysyłamy kogoś. Nie wiem kogo, ale kogoś wysyłamy. Dzień 38. Świetnie. Nic. O matko, ile zupy. 4 zupy ktoś przyniósł. Ciekawe jestem, czy w ogóle jak na przykład tam jest więcej zupy, to czy ona jest w stanie odmutować z tego pająka? W sumie masz Timmy, bierz, co mi tam. Trzeba posłuchać radia, tak zdecydowanie, może wojsko uda nam się stąd wydostać, ale ktoś na razie puka do drzwi. Byłoby dobrze też, gdyby to było rodzeństwo. Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje. Udało nam się, okej. Głód, a Timmy jest zmęczony, spragniony. Ale to jeszcze zaczekamy. Oferuję jedną wodę za Nie no, za radio 4 wody to zdecydowanie nie jest dobry deal. Tedzioch, miejmy nadzieję, że wróci z wyprawy. A ciekawe jestem... Wygląda jeszcze lepiej. O, czyżby Ted? Mam nadzieję tylko, że nie jest chory. Ale jest szalony, to nic. Czy ty coś przyniosłeś, Ted? Oprócz zniszczonej maski. 3 zupy. Świetnie. Tylko, że potrzebujemy wody, nie zupy. Dobra, w sumie zupę dostaną każdy. Mary Jane nawet nie jest głodna już. Ale Tim już nie jest zmęczony, czyli w sumie możemy go wysłać na ekspedycję. Ciekawe jestem, w ogóle dlaczego jestem w stanie Mary Jane w takim stanie wysłać na ekspedycję? Ted, dlaczego jesteś szalony? Bo on... Czy on może uciec? Co? Ja powiem, Timmy na pewno ucieka. Masz, bierz wszystko. Mary Jane nic nie jest, Timmy mu nic nie jest, lecimy dalej. Tak, wyślemy Timmy'ego. Możesz iść w sumie z mapą. Że to nie wygląda dobrze wcale. Czyli tak, Timmy poszedł z mapą, głód, szaleństwo, Mary Jane, nic jej nie jest. W sumie zobaczymy. O, co to jest? No bo krążę razem z twoim marnym worem. W sumie mamy tyle zupy, że co nam za różnica. A mamy kota! Patrzcie! Szarikow. Nie, naprawdę, w tej grze mam jakoś pierwszy raz niektóre eventy. Właśnie mam kota, mam Mary Jane zbudowaną do pająka. Strudzenie, głód, jej nic nie jest, zobaczymy dalej. Oferuję apteczkę za radio. Tedowi na pewno nie pomoże apteczka, więc w sumie bez różnicy nam. A radio nam się na pewno przyda do kontaktu z wojskiem. To już jest 46 dzień. No i zimie, gdzie piękny. Nic jej nie jest, świetnie. Przytuchnąć, ale Mary Jane w ogóle nie zareagowała. Czas, gdy się zmieniła, wciąż tylko gapi się w ściany.
Tak, porozmawiajmy z nią, dlaczego by nie. Dzień 47. Mary Jane? Aha, czyli już jest po Mary Jane. Ted najwyżej zwariuje, ale trudno. Timmy mógłby już wrócić z wyprawy. Chyba oszalał znowu. Masz, więcej zupy dostaniesz. Spaghetti, co możesz z niego zrobić? O, ale Timmy wrócił. Halo, halo, Timmy. Czy ty jesteś chory? Czy jesteś chory? Co żeś przyniósł? Jedną zupę, jedną wodę, coś tam. I zniszczyłeś mapę? No trudno. W sumie możemy go wysłać. Szarik wygląda na stworzenie, które nam potrafi sobie zadbać. Czy my chcemy oddać Szarikowa? Myślę, że w tym momencie to nie jest dobry pomysł. Szczególnie, że Timmy jest chory, a Ted jest szalony. I to już jest dzień 50. Ja w ogóle myślę, że podzielę ten film na dwie części. To jest strasznie długi. A masz zupę. Zupy mamy naprawdę pod dostatkiem. Dobra, wysłamy Teda. A idź z latarką, niech będzie. Jeżeli Ted wróci i Timmy może nam wyzdrowieje do tego czasu, a nóż uda się do tego czasu kontaktować też z wojskiem, więc zobaczymy jeszcze, co z tego będzie. Strudzenie, zmierzenie, choroba. A, dostaniesz zupę. Jakaś nieprzyjemna grupa wali w drzwi. O właśnie, widzicie, o tym mówiłam. Dobra, karabin na pewno. Bo kłódka na pewno się zepsuje po pierwszym razie. Słychać strzały. Tak jak myślałam, karabin mam popsuty. No trudno, a przynajmniej Timmy żyje. Kot na to czy... Dobra. Kot na pewno stanie zupę, żeby do mnie uciekł po prostu. A gdzie jest kot? Halo? Czy kot dalej jest? A jest, dobra, siedzi na szafce. Czy długa ta gra? Męcząca przede wszystkim. Timmy wciąż nie wypoczął, no trudno. Ale dostaniesz zupę. Szpary w ścianach, czego muszę, myślę, nie tylko zmutowane szczury, ale także chuderlawy koty. A, wyślemy Szarikowa. Czy ty zwariowałeś? Nie, strudzony, dobra. A gdzie jest Szarikow? Jeszcze raz. Szarikow zabrał nas to stare złomowisko, na którym mieszka dziwak, podając się naukowca. A, czyli Szarikow to był jego kot. O nie. Czyli Szarikow wrócił do właściciela. Timmy spostrzegł wyglądek przedtem. Czy Timmy powinien... No dobra, możemy sobie spróbować. Ted może zaraz wróci. Mam nadzieję, że teraz nie będzie... Zobacz napisu... O, czy Ted umarł? O nie. Ted niechcący wszedł na sam środek obozu bandytów, wpadł w ich parszywe łapska. Został sam, czyli... Po grze, zobaczmy, spóźnienie na samolot. Pierwszy, trzeci, piąty, siódmy, ósmy. Aha, czyli jeżeli coś się działo, jest dopiero zapisane. Ted został pojmany. No trudno. No dobra, to ja dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was oczywiście do subskrypcji tego kanału i zostawienia dzwoneczka, łapki w górę oraz komentarza i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!